Chyba nikt nie jest tak rozczarowujący jak Pan Bóg, bo mam wrażenie, że każdy człowiek ma jakieś takie modlitwy, które ma poczucie, że zostały niewysłuchane, jakieś sprawy czy wydarzenia, gdzie ma poczucie, że był sam, że był opuszczony. Uczniowie, którzy uciekają do Emaus, też są Jezusem rozczarowani. Oni się nie spodziewali, że ich mistrz może umrzeć. Kluczowe jest jednak to, żeby na osobistej modlitwie Jezusowi, Bogu, o tych rzeczach opowiedzieć. A jeżeli chcesz więcej dobrej nowiny, to koniecznie zaobserwuj moje konto.